Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Poranek, godzina 7:30. Za mną moja miejscówka. Te takie chaszcze buczkowo-dąbkowe. Pogoda. Dzisiaj jest pochmurno. Całą noc padało. Słychać za mną, jak tutaj krople wody spadają z liści, z gałązek. Ja też wyglądam bardziej chyba jak ufoludek. Wzięłam sobie płaszcz przeciwdeszczowy, bo jak tutaj wejdę i wyjdę, to ja będę jakbym wyszła spod prysznica. Koszyk jest. Chęci są. Radość z tego, co być może tam znajdę, też jest. Więc co? Wyglądam śmiesznie, wiem. Ale idę tam. Nie daruję. Na samym początku wita mnie przepiękny muchomor czerwony, kropkowaty. Amanita muscaria. Już o nim mówiłam. Niesamowicie cenny lek można z niego zrobić. Wystarczy umieć pozyskać takiego muchomora i mieć wiedzę o nim. No i jest pierwszy prawdziweczek. Wzięłam sobie rękawiczki, bo jest mokro i będę miała zaraz całe czarne ręce. A suszymy już warzywa. Pomalutku będziemy zaczynać przyprawy mieszać, więc rączki muszą być czyste. Koźlarz drugi, malutki, spadło 20 litrów wody. Tu jest kolejny prawdziweczek. W lesie jest mokro, stoją kałuże. O, nawet trzy. Zobaczcie, jakie piękne. Ale cudo. I tutaj jest jeszcze jeden. W lesie stoją kałuże. Noc bardzo ciepła, nawet nie patrzyłam, ile na termometrze rano było, ale podejrzewam, że z 15 stopni jest, więc grzyby będą jak szalone. Bo już się robiło suchawo. Były dwa dni takiego ciepła, słońce, wiatr, ziemia obsychała w lesie i te grzybki już takie były bardziej suche. Jeżeli noce będą ciepłe, to tutaj będzie dopiero prawdziwy wysyp grzybów, prawdziwków, podgrzybków, może jeszcze kanie się pojawią. Któż to wie? Głupio mi się chodzi w tym płaszczu, powiem Wam. Szeleści, ale nie jest mokro. Ten, jak tutaj się we wrzosach pięknie schował. Po odgłosie słychać już, że jest zdrowiutki. Korzeń twardy, jak rzadko który. Pod spodem już taki zielonkawy, co znaczy, że otworki się otwierają i zarodniki przyszłych prawdziwków się wysypują, więc dobrze jest takie większe popukać, żeby tych zarodniczków wyleciało więcej. I teraz przy tak sprzyjających warunkach, pogodzie, będą one tutaj, mam nadzieję, jeszcze się namnażały. A ten dla odmiany jest jeszcze taki biały. Otworki szczelnie i zamknięte. Jeszcze jest przed fazą wysypywania zarodników.
Przed chwilą w lesie, teraz w domu. Dopiero co byłam w krainie prawdziwkiem stojącej. Teraz jestem w krainie miodem płynącej. Nudy nie ma, pracy jest, nie ma wolnych przystoi. Prawdziwki oczyszczone. Tu z boku suszą się warzywa. Zostało im jeszcze ze 2 godzinki, żeby były całkowicie suche. I będą prawdziwki się suszyć. Prawdziwki suszą się dosyć szybko. Do rana będą suchutkie. I albo przyniosę kolejne, albo będę suszyć tutaj kolejną turę warzyw. Zobaczymy. A teraz rozlewam najpierw miód. Miód czarny jak smoła. Gęsty i niezwykle cenny. To jest ten miód, o którym zawsze wspominam i o który tak często wielu z Was pyta. Wielu z Was już miało okazję go próbować. Jest niesamowity. To nie jest nasz miód. Pochodzi od Piotrusia i Marzenki, od Edzia kuzynów, o tym samym nazwisku co i my. Z Bieszczad. Spać iglasta jodłowa, dlatego jest taki czarny. Zapach ma taki całkiem inny od tych tutaj naszych miodów, intensywny. Już jak się podnosi wieczko w Choboku, to unosi się taki specyficzny dla tego miodu zapach. Smak też jest bardzo oryginalny, taki troszkę kwaskowy, lekko jakby takie przypalane cukierki, jakby, no ciężko mi jest go w ogóle do czegokolwiek porównać. Leje się takim ciężkim strumieniem, bo jest on dosyć gęsty. Zresztą on już troszeczkę postał, więc on ściągnął. Nie będzie krystalizował tak szybko jak te nasze miody. Te nasze miody, no niestety tu wpływała na to aura. Ten jest pozyskiwany bardzo późno, bo to jest już miód jesienny. I zobaczcie, jaki ciemny, jaki czarny. A jak pachnie. No i jest to chyba tak naprawdę jeden z najcenniejszych miodów w Polsce. Niesamowicie bogaty w żelazo, potas, magnez, a nawet i wapń, którego nasze kości potrzebują w ogromnej ilości, zwłaszcza po 30 roku życia zaczyna się już taki proces ubywania wapnia z naszego, z naszych kości, z naszych organizmów i to właśnie wtedy zaczyna się już tak naprawdę proces osteoporozy po 30 roku życia. I ten miód jest przebogaty właśnie w wapno i te pierwiastki, które wymieniłam. Do tego no, wspomaga leczenie chorób układu krążenia, układu oddechowego. Krążenia, no to mamy tu na myśli serduszko, przepływ krwi w żyłach, oddechowy, jakieś takie różnego rodzaju infekcje górnych dróg, chroniczne zapalenia gardła czy oskrzeli. Jeżeli ktoś się właśnie z takimi chorobami boryka, a nawet i na przewód pokarmowy, na żołądek. Jeżeli są jakieś takie nacieki na żołądku, wrzody czy zapalenie żołądka, jelit, ten miód jest polecany. Osobiście go uwielbiam i jak dla mnie jest to jeden z najsmaczniejszych, z najcenniejszych miodów u nas w Polsce, ale rzadki. Jest miodem rzadkim, bo on występuje tylko tam, gdzie są lasy jodłowe. Nie jest pozyskiwany w lasach sosnowych czy świerkowych. Tam jest oczywiście inny miód. Ten występuje tylko tam, gdzie jest jodła. I są lata, że tego miodu nie ma. W tamtym roku wiem, bo też żeśmy polowali dla siebie na ten miód. Niestety jego nie było. 2 lata temu trochę było. No to tutaj część z Was miała już okazję zakupić ten miód. Ale pięknie się stawia słupek. Uwielbiam patrzeć, jak stawia się słupek. Zaraz
przełączę kamerę, muszę wam to pokazać, jak to wygląda. To jest też charakterystyczne dla prawdziwego miodu, dla takiego naprawdę prawdziwego, ale żebym nagadała, nie? Stawianie się słupka. Spróbuję wam tutaj to pokazać, ale żebym go czasem nie przelała, bo to jest chwila, moment. Będzie lecieć równo, leci, o. Zobaczcie, jak pięknie stawia się słupek. To jest to, o czym mówią wszyscy pszczelarze, że to jest chyba najpiękniejszy widok. I tak jak osobiście rozlewam, to cały czas patrzę tutaj. No teraz muszę patrzeć, co bym nie przelała, bo patrzę w kamerę, a nie widzę słoika. W ostatniej chwili jeszcze dwa słowa do was i przelałabym. Trzeba tutaj uważać, bo to jest chwilka, moment i miód przeleje się. Także skupienie ogromne w nalewaniu miodu. Praca usypiająca, ale tutaj ani na chwilę nie można oka przymknąć, bo się przeleje. Pewnie pojawią się pytania, czy ten miód można zakupić, czy go można nabyć. Jeszcze tak, ale zostało go naprawdę niedużo. Zdecydowana większość jest już dawno zamówiona. W tamtym roku tego miodu nie było, w Bieszczadach było z nim bardzo krucho. 2 lata temu był, no i część z was miała okazję nabyć ten miód. No i już w tamtym roku dopytywaliście, w tym roku pilnowaliście tego miodu, no i część osób się zapisała. Cena słoika 70 zł. Jeżeli ktoś będzie chętny, to napiszcie w SMS-ie, ja podam numer telefonu do mnie, większość z was już ma. I będzie liczyć się kolejność SMS-a. No, kto pierwszy, ten lepszy, bo naprawdę nie zostało go chyba coś 20 czy 30 słoików. Także no to jest taka ilość, że rozejdzie się, podejrzewam, w 5 minut. Większość z was nie załapie się już na ten miód. Nie ma go dużo. Także kto pierwszy, ten lepszy. Pszczoła. Już jest. Muszę szybciej się zwijać, bo za chwilkę będę miała ich więcej. Jak pojawia się jedna, wysyła sygnał. Słuchajcie, jest Amciu, dawajcie tutaj. I hurtem przylecą. Taka jest ich natura. Jest późna jesień, więc one zbierają wszystko, co im się nadarzy, co im się nawinie, aby zapewnić swojej rodzinie przetrwanie przez zimę, i mimo że dostały, że mają, no to te zapasy jeszcze robią i biorą, co się tylko da. Poetykietkuję, już mi dużo nie zostało. Oczywiście etykietki zawierają pieczątki. Ta sama sytuacja, co i w moim przypadku. Jest podany numer telefonu do Piotrusia i Marzenki i jest nadany numer pasieki, bo takie są procedury. Jeżeli ktoś zakłada pasiekę, musi zgłosić do weterynarii, wystąpić o nadanie numeru pasieki. Tak jest i tutaj w tym przypadku, że ten numer jest i jest na pieczątce. Będziecie mogli dzwonić do Piotrusia. Piotruś jest osobą sympatyczną, lubi rozmawiać. Także chętnie na wasze wszystkie pytania odpowie. Piotruś, tutaj w tym momencie serdecznie cię pozdrawiam. Buziaczki dla Marzenki i dla was wszystkich również moc buziaczków. Bał się wejść w wysyłkę. Nie wiedział, jak zacząć, ale z Edziem namawialiśmy go i zdecydował się. Od przyszłego roku będzie prowadził wysyłkę już osobiście. Na pewno będzie można nabyć u Piotrusia pyłek pszczeli, bo będzie zakładał dennice z poławiaczkami, ula z dennicami do poławiania, do pozyskiwania pyłku. Na pewno będzie miał również kit, różne inne rzeczy, które wykonuje on, my nie wykonujemy, ale to wszystko wam już powie osobiście. Większość z was miała już
część właściwie z Was, którzy oglądają mnie od dawna na bieżąco, to już Piotrusia mieli przyjemność zobaczyć, bo był w filmie, na filmie ze swojej pasieki o bardzo ładnej nazwie Leśna Forteca. Jeżeli będę w tamtym rejonie, w okresie, gdzie będą jakieś prace w pasiece, to nie omieszkam zrobić relacji z Piotrusia Pasieki. Powie, jak u niego to wygląda. Powiemy, jakie są różnice między pszczelarstwem na zachodzie kraju u nas, a pszczelarstwem na południu kraju u niego. Pokażę swoje ule, pokażę swoje miejsce na ziemi. Leśną fortecę oczywiście. No jakaś ty upierdliwa. Pomyte, posprzątane. Musiałam szybciutko powymywać wiaderka i choboki, bo pszczoły zaczęły ściągać hurtem i gdybym zostawiła je tutaj nieumyte, to do wieczora miałabym tutaj hordy pszczół. To już jest taka pora, gdzie one są zakarmione, szykowane do zimowli i naturalne jest to, że one szukają jeszcze pożytku, zwłaszcza jak temperatura jest ciepła, pozwalająca, żeby one z tego ula wylatywały. I tu na pewno bym miała cały rój, także ważne było, żeby szybciutko pozmywać, posprzątać, żeby te pszczoły mi tutaj w ogromnych ilościach koło domu nie ściągnęły, no bo byłoby no wesoło jednym słowem. Na dzisiaj to tyle. Idę jeszcze porobić takie drobne rzeczy w gospodarstwie, podokarmiać zwierzęta, zaopatrzyć wszystko na noc, no i do domu. W domu też jeszcze tam troszeczkę jest do zrobienia i lulu, w końcu lulu, bo jutro kolejny dzień, kolejne prace. A z Wami będę się żegnać. Życzę Wam zadowolenia, radości i korzystania z takich jeszcze ciepłych dni. O, tu jeszcze wszystko dziadostwo fruwa, jakieś takie małe meszki, muszki fruwające powyłaziły. Jest jeszcze dosyć ciepło jak na tą porę roku i wszystkie owady fruwające wyległy tu po wieczór, po południu w hurtowych ilościach. Życzę Wam jednym słowem wszystkiego, co najlepsze. Do następnego.